Założę się, że masz w swojej torbie płyn antybakteryjny lub paczkę chusteczek nawilżanych. Od kiedy teoria zarazków stała się powszechnie znana, ludzie zaczęli zwracać uwagę na higienę. Jednak w dawnych czasach nikt nic o nich nie wiedział, a ówcześni lekarze twierdzili, że wszystkiemu winne jest zatrute powietrze. Dlatego też wymyślono specjalny strój. Medycy wierzyli, że dziób ochroni ich przed jego negatywnym wpływem. Ponadto istniała inna teoria na temat tego, jak chronić się przed zarazkami. Ludzie nosili przy sobie różne kadzidełka, ponieważ uważano, że ich słodki zapach odpędza złe powietrze. Kwiaty również były dość popularne. Wielu lekarzy było przekonanych, że trzymanie bukietu przy nosie odpędza choroby. Chyba mówiło się wtedy: lekarz leczy, kwiat uzdrawia. Innym zabawnym faktem dotyczącym strojów, które nosili medycy w Europie, jest to, że w dalszym ciągu są one używane. Spokojnie, nie istnieje żaden szpital z dziwnie wyglądającymi lekarzami. Kostium ptaka to po prostu tradycyjny strój karnawałowy w Wenecji. Swoją drogą, bukiety nie były jedynymi ładnie pachnącymi trendami w historii. W starożytnym Egipcie ludzie nosili na głowie stożki z wosku lub perfum. Podobno był to rodzaj dezodorantu, który miał na celu ukrycie brzydkiego zapachu ciała. Stożki były zazwyczaj umieszczane na czubku peruki, a gdy się topiły pod wpływem gorącego egipskiego słońca, uwalniały słodki zapach. Około 5000 lat temu ludzie w Egipcie, Grecji i innych starożytnych krajach strzępili małą gałązkę, aby oczyścić przestrzeń między zębami. Niektórzy naukowcy twierdzą, że miały one zaostrzony koniec służący jako wykałaczka. Aby zachować świeży oddech, Egipcjanie używali prowizorycznych miętówek, na przykład żuli, pietruszkę lub inne zioła po posiłkach, a czasami w ciągu dnia. Ponadto robili miętówki z przypraw. Używali do tego cynamonu, nasion sosny i kadzidła. Aby niejako skleić wszystkie składniki, zwykle dodawali miodu. Na koniec, za pomocą ognia, lepili z nich cukierki. Kleopatra słynęła ze swojego makijażu oczu i w rzeczywistości Egipcjanie byli pierwszymi ludźmi, którzy wymyślili tusz do rzęs. Mieszali miód, sadzę, wodę i krokodyle łajno. Fuj. Nakładali tę szaloną mieszankę bezpośrednio na swoje rzęsy i brwi. Prawdopodobnie nie miała słodkiego zapachu, ale przynajmniej była bezpieczna w przeciwieństwie do toksycznego eyelinera używanego w tamtych czasach, który zawierał ołów. W starożytnych czasach ubrania nie miały wielu kolorów. Były przeważnie białe, ale jeśli ktoś naprawdę chciał zaszaleć z kolorowym strojem, to musiał przygotować go do farbowania za pomocą owadów. Nie jest to jednak przeżytek. Za każdym razem, gdy bierzesz do ręki kilka cukierków, pamiętaj, że za tym wesołym kolorem stoi karmin, naturalny barwnik uzyskiwany z chrząszczy. To samo dotyczy jaskrawych szminek. No i wracamy do dziwnej, starożytnej mody. Okazuje się, że nie tylko noszono wtedy dziwne maski, ale także dziwnie skrojone ubrania. Mowa o bliautach. Były to suknie z mega długimi rękawami. Zazwyczaj miały długość do podłogi i oczywiście ci, którzy je nosili, byli całkowicie bezradni. Nie mogli wykonywać nawet najprostszych czynności. Te rękawy symbolizowały jednak, że nosząca je osoba jest na tyle bogata, że stać ją na nieaktywne ręce i że ma kogoś, kto pomaga jej wykonywać wszystkie niezbędne czynności. Bliauty były modne między XI a XIII wiekiem. A teraz spójrzcie na to. Te buty z mega spiczastymi i niezwykle długimi czubkami były jednym z najgorętszych trendów w XV-wiecznej Europie. Ci rzemki pochodziły z Krakowa i tak naprawdę nie miały żadnego zastosowania. Ot, taki tam średniowieczny trend. Ale nie ma co się dziwić, buty ze szpicem były modne nawet w latach 90. i 2000. Historycy uważają, że ci rzemki nie były do końca wygodne. Szpice musiały być wypchane, inaczej nie zachowałyby swojego kształtu. Istnieje kilka rodzajów tych butów. Na przykład ten znaleziony w Londynie ujawnia, że w palcach był mech. Ponadto, według włoskiego kronikarza, tego typu obuwie często wypychano końskim włosiem. Ale chyba nie były do końca praktyczne i szybko wyszły z mody. Lubisz jasne i żywe kolory? Ludzie na przestrzeni dziejów wykazywali duży podziw dla wyrazistych barw. Nic więc dziwnego, że chcieli, aby ich stroje były jak najbardziej jaskrawe. W większości przypadków było to naprawdę drogie, a czasami nawet mega niebezpieczne. Na przykład w wiktoriańskiej Anglii ludzie kochali butelkowo-zielony kolor i wiele kobiet chciało mieć sukienki właśnie w tym odcieniu. Aby go osiągnąć, ludzie używali arsenu. Auć. Całe szczęście, że te wymyślne suknie nosiło się głównie na specjalne okazje, więc kobiety nie miały stałego kontaktu z tym pierwiastkiem, ale nawet niewielka ilość mogła wywołać niepożądane konsekwencje.
Aby wyglądać idealnie, należało przefarbować włosy na kasztanowy brąz, najmodniejszy kolor tamtej epoki. Kwas siarkowy czynił cuda i mógł rozjaśnić nawet najczarniejsze włosy, ale był bardzo toksyczny. Do produkcji odzieży używano także rtęci. Kapelusze były wykonane z futra, które kapelusznicy sklejali za pomocą tego toksycznego metalu, aby tworzyło filc. Ludzie, którzy je nosili, przez cały czas wdychali niebezpieczne gazy. Konsekwencje były nieprzewidywalne, ponieważ gazy te atakowały centralny układ nerwowy. Styl makaroni nie ma nic wspólnego z makaronem. To kolejny trend modowy z przeszłości, który niestety nie przetrwał do dziś, w przeciwieństwie do makaronu. Jeśli chcesz poczuć się jak makaronowy trendsetter, to musisz żyć w połowie XVIII wieku. Nosić przesadnie wysoką perukę i maleńki kapelusik na jej czubku. A, i nie zapomnij o piórku na górze. Założyć jasne pończochy, najlepiej w paski. Nosić spodnie, im ciaśniejsze, tym lepsze. Powinny w sumie przylegać jak leginsy, ale pamiętaj, że wtedy nie było lajkry. Na koniec dodaj laskę i wyrafinowane maniery. I jeszcze jedno, przygotuj się na to, że przez następne kilka dekad, a nawet stuleci, będziesz wyśmiewany za swój wykwintny styl. Anglia za panowania Tudorów wykreowała pewne trendy w modzie, których ludzie nigdy nie zrozumieją. Dziś wydaje się mnóstwo pieniędzy na nieskazitelny i biały uśmiech, ale w czasach Tudorów kobiety celowo czerniły swoje zęby, aby pochwalić się szlachetnym pochodzeniem. Cukier był drogi i trudny do kupienia, a do tego niewiele osób mogło sobie na niego pozwolić. Powszechnie uważano, że im więcej cukru się zjadło, tym czarniejsze robiły się zęby, co było oczywistą oznaką bogactwa. Historycy uważają, że miód był czasem używany jako pasta do zębów. A jeśli uważasz, że czarne zęby to za mało, by poczuć się jak prawdziwy Tudor, to spróbuj nosić bombast. Choć prawdopodobnie poczujesz się bardziej jak pluszowy miś niż jak królowa Anglii. W XVI wieku zarówno kobiety, jak i mężczyźni używali najróżniejszych rzeczy do wypychania rękawów. Mogła to być bawełna, wełna, trociny, skarpetki? Robiono wszystko, aby podkreślić swoje ramiona. Musiały one w końcu wyglądać na silne i wysportowane. Niektórzy mężczyźni wypychali też okolice łydek, a nawet brzucha, by sprawiać wrażenie bardziej umięśnionych. Dodaj jeszcze do tego falbanę wokół szyi, podtrzymywaną przez metalowy gorset dla zachowania nienagannych kształtów i voilà! Jesteś prawdziwym Tudorem. W XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych arsen był używany głównie w celach kosmetycznych. Producenci dodawali go do wafelków, obiecując, że ich produkt pomoże pozbyć się wszelkich niedoskonałości twarzy. Faktycznie pomagał on oczyścić skórę i ją nieco wybielić, ale warzywa i owoce to chyba znacznie bezpieczniejsza opcja. Nawet w XX wieku smarowano się kremem radioaktywnym. Ten bogaty w rad produkt miał pozbyć się wszelkich zmarszczek i sprawić, że każdy, kto go używał, wyglądał o co najmniej 20 lat młodziej.